Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nami. Witam w kolejnym odcinku z Lordi on the Aftermath. Gramy dzisiaj z takimi gwiazdami jak Kakakajus, który jest Blood Elfem. Oczywiście warto przypomnieć, że Kel'Thuzad, jak zwykle gracz, który pojawia się praktycznie w każdym filmiku, gra w tym momencie plagą. Natomiast w Północy Legend wciela się w Lone Wolf. Lonnie Wally. Może tam było F, nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o Dalaran, to mamy Valio 957. Nie mam kurwa pojęcia, co to ma znaczyć. Jako krasnoludy Bad. Kal89 jako Dark Horde. Zwykłą hordę przejmuje Red Swellu. Red Swallow. To tutaj brzmi jak Red Swallow, czyli łykaj czerwony. To jest głupie trochę. Natomiast jeżeli chodzi o różowo-słodką mega pusię, czyli ulubiony kolor Forsaken, to wcielamy w tę rolę Deltariona. Natomiast jeżeli chodzi o kult, to będzie grał nimi Ghost. Valentina Terry gra Silverhand. Aqua gra trollami, a Kratos Devil May Cry. No wiem, że Dragon ma klan, ale nieważne. Dobra, ruszajmy z tym koksem. Zobaczymy, co nasi bohaterowie to zrobią. Tutaj się oczywiście nic nie działo, bo oni są nudni. Zobaczmy, może tutaj ktoś coś ruszył. Czy już tutaj przemarsz wojsk? Tutaj może przemarsz wojsk? Tak. Wojska maszerują. Jakiś pedał biegnie. Pewnie leci do jakiegoś gościa i powiedzieć: hej, chłopaki, słuchajcie, no tutaj wojska są! Ratunku, biją mnie! Krasnoludy, ratujcie! Co cię goni? No tam ci! No nie widzę! Aha. Mamy to Sanuel. O, to już się biją, to już się biją. Netrezimowie chyba już sobie uciekli. Sylwanka niszczy trochę elementów Dalaranu. Znaczy się cieszę, że potrzebuje pomocy. O, Dalaran zaczyna wchodzić w... Stary Dalaran z Roninem wchodzić zaczyna na tereny starego Dalaranu, tego zniszczonego. Rozumiem, gdzieś tutaj jest portal, żeby oni mogli się dostać w podziemia. Tutaj... O, tutaj jakiś przemarsz jednostek, wojska... Valentina Terry biegną właśnie do Tirshand, może tam będzie coś ciekawszego. Tutaj wojska się ustawiają przed tymi dwoma latającymi grzybami. Dwie pleśniawki. O! Góra zostaje zajęta przez płonący legion, plagę. Niedługo Mardenhold Keep też pewnie zostanie przejęty. Nasi wojownicy tutaj skecz. Pływają sobie. Elfy sobie pływają. Pływają te. Gilneas jeszcze nie zostało zajęte. No co robi Dalaran? Dalaran zajął tutaj Dalaran i teraz biegnie pod Dalaran, żeby zająć wieżę obserwacyjną. Zaraz obok jakiegoś South Shore. A za błędy się płaci. O, Sylwanka zaatakowała, przejęła, bardzo fajnie. Natomiast na północy zostali stworzeni poszukiwacze, co jest moim zdaniem jedną wielką bzdurą i głupotą, bo teraz zaraz wszystko zostanie zniszczone. Zadymili. Dobra, statki się biją. Biją. To jest jakieś przegrupowanie wojsk? Nie. Halo? Dalaran? What are you doing? Faktycznie. Proudmoore atakuje i zaraz zginie. Serio? Ale jaki był cel tego, bo nie rozumiem. Again, Greyland has been defeated in the battle. The people of Gilneas have surrendered to their own door. A to nie był Grey. Nie.
bezczeszczą nasz święty gaj. A kto się przejmuje? Wrzuca się tam Proud Mora i umiera? Ja nigdy nie widziałem motywu przejmowania tego. Zazwyczaj to wygląda tak, że wchodzą, biją, zajmują i wychodzą. Ale było ciekawe. A co tutaj? Wielki przemarsz krasnoludów! Znowu jakieś kurde informacje dostanę na telefonie. Nie cieszy mnie to, bo dzisiaj od rana do mnie piszą i ojczą mi. O, moja baba. Badania zakończone. Jeść! Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Miasto sojusznika potrzebuje pomocy. Moja baba jedzie na film i jakoś tam się jej to nie podoba. Najchętniej by stamtąd wyszła. Ale szkoda pieniądze. Bieda. A to znaczy, że Alicja w Krainie Czarów, czy jakieś inne tam podobne Alice, to jest kiepski film. A Lodowe Żmije niszczą tutaj właśnie Venturi Bay, co jest naprawdę kurde jednym wielkim rakiem. Ci jeszcze nic nie zajęli, natomiast o, wyspę, którą przejął Devil May Cry, bije Horda. Zaraz oni tam będą mieć swoją barę. To jest głupie troszkę. No ale cóż, tak jak to tam wygląda. Przesław Tandolana dalej stoi, więc zawsze może być jakaś interakcja. Devil May Cry zajmuje Grim Battle. Zaraz pewnie ruszy tutaj na Dunmoor. A krasnoludy co robią? No, nic nie robią, zajęły sobie tutaj kopalnię, więc bardzo fajnie. Przegrupowują się, co jest troszkę rakiem. Bo to jest przetrzymywanie jednostek, oni powinni atakować póki jest możliwość, bo nie wiem czy on wie, ale Dark Horde i Dragon Ball Clan są w sojuszu, więc jak weźmie ich na dwa baty, no to nie ma chuja we wsi. Natomiast ta część w ogóle się nie rusza, nie rozumiem o co chodzi, że on tylko tutaj gra? Dobra, trolle się tu przegrupowują, zaraz będzie jakaś akcja dywersyjna ze strony elfów na trolle i trolle zrobią im bukakę na twarz. Jak tak dalej pójdzie, to nie wiem co się stanie. Ale co się dzieje na północy? No, na północy jest sobie plaga troszeczkę, tam punkty kontrolne przejmuje, tutaj coś zbiera, tutaj coś zajmuje, tutaj bije się. Słyszałem jakieś uderzenie, czy ktoś kogoś pierdolnął. Ktoś złamał komuś rękę, nos, dupę, oko. O. No nic. O. A tutaj sobie Sylwanka przyszła i zajęła z Valkyrion. Teraz będzie miała te walczące Valkyria. To jest bardzo przydatna jednostka, nie ma co. O, i tutaj jeszcze jakiś mamucik sobie przyszedł. Większy mamucik, magnataur jakiś. O, i to się nazywa ekspienie, to się nazywa zdobywanie doświadczenia. A co się dzieje na południu? Trolle umierają. Trolle zdychają jak jasny kurwysyn. Zul'jin prawie że zdechł tam w trakcie walki. Trzeba przyznać, że totalna z niego pokraka. Nie potrafi rządzić wojskiem, a zaraz Zulaman zostanie zajęty i tyle będzie z wielkiego imperium troli, którym w głowie się pierdoli. Chyba Gilneas zostaje przejmowany. Tak, właśnie jednostki nieumarłych wkraczają do Gilneas. Mógłbym rzec, że o Jezu Panie, co się dzieje? Stormcast has been restored, the Gallant Trollbane has joined the Alliance. Bardzo fajnie. Kultiras tutaj mamy. Tutaj jednostki Dalaranu, to też mnie trochę dziwi, że nic z tym też nie zrobili. Tutaj chyba wojska, o tak, tutaj zatacjonują jak zawsze wojska krasnoludzkie, czekają na atak z południa, a zaraz się ostraja jak będzie atak z północy. Co się dzieje tutaj? Co się dzieje tutaj? O! Widzę, że no właśnie to było to, co było mówione, że Stormgun został przejęty, że został wzięty. Tutaj mamy Prisgun, Trollbane, bardzo ładnie. Może być dla niego problem, jeżeli trolle i horda stwierdzą, że chcą tutaj się przejść. No to może być troszeczkę mężące. Natomiast jeżeli chodzi o krwawe elfy, to bardzo dobrze sobie radzą. Zajmują powoli Zulaman, wykorzystają sobie tutaj swoje balisty bardzo się przydają. No i niestety, Gilneas została przejęta przez Forsaken.
Trzeba przyznać, że Forsaken to jest... Kurde, na początku to jest jeden wielki niszczyciel. Sylvanas has control of Lunas, her influence of the Lordaeron goes. Latający szczur. Znaczy much mi to lata. No, jeżeli zajmą to i to już mają to zajęte, jeszcze pójdą do... Czekajcie, jeszcze... O, wow. O kurwa. O chuj. Chciałem powiedzieć, że jeżeli dojdą jeszcze do Stratholm, to połączą chyba wszystkie te trzy miasta. The greatest troll's settlement of the on Lordaeron of Zulaman has fallen, the Amani troll line. Aha, czyli padło Zulaman. Ale tutaj... Oj, tutaj będzie ciekawie. Bo tu prawie wojska nie ma. Hello, Silverhand. You are going to die. Okej, tutaj cool, trochę sobie... O matko, oni mają już patchworka! No to jest 8000 życiowa kurwa! Wyobraźcie sobie, że to jest na start jedna z najbardziej żywotnych, jeżeli chodzi o ilość punktów życia jednostek i one, kurde, ich ma coraz więcej! Knuckle Road. To jest kolejna jakaś dodatkowa jednostka. Plugasway i Knuckle Road. Knuckle Road ma połowę życia co patchwork. Kurwa. Arthas, Menethil, Svelethil. No i patchworkowo się utworzyło. Ruszyli moje gałgany. Ale one mają strasznie mało życia. To tam bardzo szybko schodzą. Trzeba przyznać, że jednak to jest... O! Jednak mają wojsko i mają się jak bronić. Bardzo myślę, że patchwork jest z tyłu, bo tutaj ta walka raczej tak źle się kończy. Ale dobrze, że mają bardzo dużo jednostek oblężniczych, mogliby poniszczyć jedną wieżyczkę, drugą wieżyczkę. Ale ty się skupcie, ona dużo bije. Halo! Halo, latające gówno! Ja wiem, że tutaj atakujecie, chcecie robić obrażenia obszarowe, mimo wszystko to wszystko, mimo coś tam, wszystko się leczy. O! Oj, ten atak chyba wystarczył. Sidon Dafrotan nie ma już tutaj najmniejszych szans. Arthas Menethil wchodzi jak kutas w ciasto. Kurde, to jest śmieszne. Sidon zaraz umrze. Dlaczego mi to przemieniło na elfy? No kurwy nędzy. Aha, gracz wyszedł. Serio? Naprawdę? Nie lubię takich graczy. Niech wypierdala, jebana kurwa dziwka. Pochuj grasz, pizdo. Kurwa nie umiesz. Ja pewnie później się tłumaczyła. O, bo musiałam iść do domu, bo chuj ci kurwa w duchu. A 11 kurwa krwawych elfów zaraz się zmieni w reszty i będzie chuj. Się zastanawiam, co ten kutaniak tu tutaj kurwa próbuje. Halo, kretynie. Ruszysz pierdolone debilo na ten jebany Samuel? Nie. Za jeszcze jebanych 11 resztów do zmienienia, żeby kurde stać się reszt, gdzie... Eventy są po chuju fest. A Eriping został zajęty przez trolle. No. Okej, okay, no. Zamienili się tutaj w Scarlet Crusade, co nie daje mi żadnego fajnego punktu zaczepienia, bo gracz sobie poszedł. Mamy 2, 4, 6, 8, 10. Dwóch graczy sobie poszło. Jak widzimy, nie ma właśnie gracza za Scarlet Crusade oraz gracza z Dark Hordy, która dostała w pierdol w Outlandzie. Jak ja nie lubię takich graczy. Nie użyłeś w ogóle swoich jednostek. Kurde, nic nie robisz, dobra. Połaziłeś sobie tu, w te, nazad. Nie powalczyłeś tutaj. Nic nie zrobiłeś. I się kurwa dziwisz, że ci nie idzie. I ja, to mnie też nie szło. Ja jestem w stanie dużo zrozumieć, ale kurde. No, Azel Rook zostało zajęte. Eldar Nadok dołączył do jednostek plagi, która teraz ma naprawdę dużo kontrol pointsów, bo całe 13, więc całkiem nieźle. Dobra. Teraz mamy Ebonhold, tam gdzie powinno być Tyrskent. Tyrskent już nie ma. Scarlet Crusade też zaraz nie ma. Kurde, Forsaken zaraz w
kroczą do Stormguardu. Stormguardu, przepraszam. A bo wejdą sobie w Erypik, które zostało zajęte przez trolle. Bo później pójdą na trolle, ale lepiej, żeby poszli na trolle, bo ja jakoś nie lubię tych troli. Jak śmiało w ogóle atakować. No, Dragon Maw Clan zajął sobie Menethil's Harbor. Zniszczył go. The Forsaken has perfectly damaged the place to remove trace of Scourge from Azeroth, as well as that is living. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Balance. Nie mam pojęcia, co zrobili. Ale? Może i nie mam pojęcia, ale Dragon Maw Clan widzę, że ma pojęcie. Bo ma już 6. No w sumie masz tylko 6 punktów kontrolnych. Krasnoludy próbują dostać się na tereny. Kurczę, Dark Horde, która już praktycznie nie istnieje. Horda też, kurde, nudzi, bo tutaj zostawiła jednego cfelucha goblińskiego wrybiża. Może to po prostu krasnoludy nie ogarnęły, że nie zabiły tej jednostki. Natomiast Dragon Maw Clan już się przegrupowuje i zaraz uderzy na tutaj ratusz, który znajduje się niedaleko Doron Modr. Czy to są Westlands? Nie wiem. Westlands, nie wiem, nie pamiętam szczerze. No ale tak czy siak, jednostki cały czas idą na dół, więc nasz towarzysz krasnolud wiele tutaj nie zdziała. Nic więcej nie zrobi. Północy Legion zajął sobie cały Outland, więc nie ma się czym teraz przejmować. Tutaj... A da, ma sobie przejętego, to mam wszystko przejęte. Now to North. Teraz na południe. Czyli, rozumiem, plaga rusza w kierunku Silvermoon. Nie dziwię się. Netarion pisze, żeby nie iść tam, dude! Nigga, please! Blackrock Spire, finally bastion of Darkhold has crumbled to ruins! No i Dark Horde zostaje z 0 punktami kontrolnymi. Co z tego, bo jej nie ma? 2, 4, 6, 8, 10. 10 graczy dalej jest w grze. A dwie cioty sobie wyszły. I bardzo dobrze, kurde, już przynajmniej nie będę się na nich denerwował. Nefarion, Great Prince of Black Dragonfire has been slain. Aha, czyli stąd. Prawdopodobnie. Nefarion. No ja, bo tutaj się pojawia Nefarion. Walka? Biją się? Coś się dzieje? Shit, stupid Dala. Ale co? To tutaj są? Idą do nowego Dalara, no tak? No jakby poszli. To nie wiem co z tym krasnoludem. Aha, tutaj krasnoludy zostały przejęte przez Dalaran. Tutaj Valkyrian chyba został przejęty też przez Dalaran. Ej, no Dalaran się troszeczkę wybijał, bo chyba będzie wkurzał gościu. A krwawe elfy chyba naprawdę nie wiedzą co robią. Albo wiedzą co robią, ale mi się wydaje, że jednak nie wiedzą. Ze względu na to, że no kurczę, by zdobyli... O, ponadto Legion się cofnął. O, Dalaran zostało przejęte. Nowe Dalaran jest zdobyte, więc brawo, brawo, brawo. Natomiast krwawe elfy, nie wiem na co one czekają. Na co ta banda debili czeka. Mi się wydaje, że to jest kolejny gracz, który już sobie poszedł. Event with the friends of Nordkirk to that, the Lich King, Citrans, Nordkirk. Aha! Czyli Dextraman został odkryty. Bardzo niedobrze, bo tutaj jest od zarąbania Nedryzimów. Więc lepiej niech Dextraman znika. Dajcie mi 150 golda, please! Deathgate Portal. W sumie dlaczego prowadzi Deathgate Portal? Hello, kultu zatku. Zadzie kultu. O! Tak sobie się teleportowało? Jak to kurwa działa?! Nie zmienia faktu, że on tutaj chyba może się wskrzesić, czy jakoś tam. O,
może on potrzebuje tej swojej urny, żeby móc się skrzesić. Nie pamiętam. Najgorzej. Ale oni dalej stoją! Halo, po co wy w ogóle gracie, jak nie grać nie umiecie? Manie. Nie gracie. A to się w powietrzu, manie. Dobra,